Malik Montana postanowił wyjaśnić w realnym życiu youtuberków zza klawiatury, którzy w ostatnim czasie skrytykowali jego zachowanie. W tym skontaktowałem się z Hailik, żeby poznać ich opinię w tym temacie. Oprócz tego była asystentka Versof odkopała starą dramę, Kai Sinat, jeden z najpopularniejszych streamerów na Twitchu, dostał bana i pojawił... Co ty gadasz? Pojawiły się plotki o jego przejściu na Kika, pan Pawłowski opowiedział o swojej relacji z Boxdelem i wytknął mu hipokryzję, fanowski profil Chmurki miał zostać usunięty, ale w jego obronie stanął Freeze, a włodarze projektu Ghost odpalili podcast, z którym skonfrontowali się z zarzutami. Mi się w ogóle wydaje, czy Wardenga zajebiście przytył? Znaczy, nie wiem, czy zajebiście, ale ogólnie przytył. Czy po prostu ten fryzura i broda. Widzów, a Wojtek Gola został władcą R. Witam was w podsumowaniu najciekawszych informacji sieci i lecimy z pierwszym tematem. Pierwszy odcinek Ghost zebrał głównie przychylne, ale jednak mieszane opinie, więc włodarze postanowili od... Burzu chmurusu? Zaraz posłuchamy. Palić Drunk Thor, trochę tak. ...podcast i wyjaśnić wszystkie sporne kwestie. Wątków było mnóstwo, natomiast skupię się na tych, które mnie najbardziej zaciekawiły. Jednym z częstszych zarzutów był ten związany ze skopiowaniem Sidemenów i tutaj ponownie padły zapewnienia, że mają na to swój pomysł i to, co zobaczyliśmy, to tylko jeden z wielu formatów. Poznaliśmy też... Proszę bardzo, Paweł, już oceniasz. ...nieco zaplecze realizacji odcinków i podobno nie był to w pełni wyreżyserowany... Może w ciąży, może ta. ...owany odcinek. Zarzuty, że... bo jak tam był zarzut, że totalnie wszystko, że reżyserka, tak? No. No to nie, no to my mamy te materiały... Nie wszyty chyba, co? A ma tu cukrzycę, nie? Więc tutaj... Więc wydaje mi się, że przy cukrzycy o wiele łatwiej przytyć. Dobrze myślę? Że przy cukrzycy o wiele łatwiej? I też był jakiś zarzut do mnie, że... bo jakiś powiedziałem na live, że fajnie jakby u Freeza ktoś podniósł koszulkę i że tam tak naprawdę będzie stanik i to nie będą pokazane piersi, tylko my udamy, że tam były piersi. Ten materiał mamy, tam faktycznie było wszystko pokazane i kto wie, czy kiedyś na przykład dziewczyna się nie zgodzi, bo ona chyba ma OnlyFansa w ogóle. No. Czy się nie zgodzi, żeby to udowodnić, pokazać, że te zarzuty ludzi są... Ja potwierdzam. Poruszony został również wątek występu Sydney, dziewczyny z nagrania z potrąceniem psa. Wardenga zaznaczył, że źle zrobiła, ale jednocześnie stwierdził, że to nie jest powód do kancelowania kogoś z sieci i dlatego dali jej przestrzeń do wypowiedzi. Ja nadal nie jestem fanem tej decyzji i uważam to za zły ruch, ale tutaj fragment perspektywy druida. Teraz jest pytanie. Dziewczyna popełniła błąd, ale finalnie nikomu się nic nie stało. Nie zrobiła tego specjalnie. Straciła kanał i tak dalej. Ale czy naprawdę już musi być wywalona z internetu, że nie może nigdy powrócić? Ludzie robią przeróżne rzeczy. Nie wiem. Krytyka jak najbardziej, natomiast czy powinna być wywalona z internetu? Tutaj musiałbym się chyba dłużej zastanowić. Są osoby, które zasługują w cholerę, żeby zostały usunięte z internetu. Natomiast to, co ona zrobiła, straszna głupota, ale wysiadła. No, było to strasznie głupie, ale czy aż takie na usunięcie kompletnie z internetu? Nie wiem. Bo na przykład, czy postawiłbym ją na równi z Góralem? No nie. Ciężkie. Gdzieś tam tak się zastanawiam. Musiałem się dłużej zastanowić, a nie chcę teraz tak chlapnąć, wiecie, tak chlapnąć bez... Chlapnąć bez przemyślenia. Z premedytacją reklamują skamy, oszukują... Ona się w tym programie wybielała i robiła bohaterkę, że się zatrzymała. No to też, bo wiesz, bo z jednej strony się zatrzymała, no kurwa, to jest obowiązek, żeby się zatrzymała. Później na Twitterze też kozaczyła i tak dalej. I teraz poszła i jednak tutaj... Nie wiem. Ban... I negatywne komentarze jak najbardziej wtedy były zasłużone. Czy może wrócić? Pewnie kiedyś tam wróci, nie? Widzów, robią jakieś konkursy. Czy poza od Górala przyszedł? Tak, jak najbardziej. Kursy skamerskie i tak dalej. I jest im wybaczone, przepraszam, mam depresję. I już jest powrót do internetu. A ta dziewczyna ludzi... O, kilos. Klocuch. Oburzeni, jakim prawem? To spójrzcie na mnie! Tak, dla rozluźnienia po poważniejszych tematach, swój performance rodem z Harry'ego Pottera postanowił zaprezentować Wojtek Gola, znany również jako władca R. Podobno długo się do tego szykował i bardzo się starał, więc myślę, że warto docenić wizję artystyczną. Czemu to uważasz, że ja ł nie mówię, k***a? Ale czemu ty mi to zarzucasz? Czemu ty się śmiejesz z mojej wady wymowy, k***a, stary? I ty, wy możecie się śmiać z mojej wady wymowy? Ludzie mówią, że w ogóle Izak tam nie pasuje. Mówię! Jestem władcą R! Ja wiem. Zapamiętajcie to sobie! Czy Boxer pomógł mi ogarnąć ten bug ze sprawdzeniem filmów? Nie, ale ja się do niego jeszcze nie odzywałem. Ja pierdolę! To drogi! Nie, ty to zniszczyłeś! Już działa. Przechodząc do Boxdela, w głowie pozostała mi jego wypowiedź, czy też historia związana z hejtem, samoakceptacją i w finale problemami z bulimią. Z jednej strony Michał często mówił, że ma dystans do komentarzy i opinii innych ludzi, ale z drugiej często było... Było widać, że się przejmuje. Widać, że mocno go to dotyka. No i opowiedział o tym, co się działo w jego życiu na zapleczu, poza kamerami. Miałem
a może nawet mam trochę i walczę z tym i już jest lepiej, więc teraz po tym live'ie to jestem pewien, że już tego nie będę robił, ale pojawiło się u mnie takie coś, że przez te komentarze, przez to wszystko, jadłem na przykład posiłek i żeby nie przekroczyć swojego makrokalorycznego i żeby mieć jak najlepszą, w mojej głowie to oczywiście było, to nie jest zdrowe, że na przykład wymiotowałem po prostu ten posiłek i to takie, miałem początki bulimii, nie? Mhm. Czyli po prostu takiej no bardzo choroby, która budowała się poprzez dyskomfort związany... No kurde. Z krytykowaniem wyglądu, z tym wszystkim, że no jakby wymiotowałem posiłkiem. Z ciekawostek w trakcie rozmowy okazało się, że Wardęga rozważa dołączenie do portalu Dywanik jako jeden ze współwłaścicieli. Byłoby to nieco dziwne, bo w tym momencie w zarządzie jest aż 7 osób. Być może Sylwek również prowadziłby wywiady na kanale YouTube Dywanika, ale to taka luźna myśl na jego rolę i wkład w rozwój. Ale za to na Dywanik, na nasz portal, który gdzieś tam dałem się stworzyć. Dywanik. Mogę powiedzieć o Dywaniku? Możesz, jasne. Dobra, to powiem wam już luz, nie? Nie, no bo kminimy, czy po prostu ja też nie zostanę udziałowcem za jakiś czas Dywaniku. Tak. Się rozmowy, więc. Po premierze pierwszego odcinka Ghost mówi na streamie, że z chęcią bym zobaczył ich dyskusję w ramach podcastu i szybko się to ziściło. Lubię tego typu format, przyjemnie mi się słuchało, co prawda momentami było strasznie chaotycznie, ale całościowo oceniam na plus. W tym odcinku sporo dyskutowali o projekcie, ale też zahaczali o jakieś aktualne dramy, aferki, więc pewnie w przyszłości będzie tego więcej. Jeśli wy również lubicie podcasty, to zapraszam was na Zgrzyt, czyli mój wspólny projekt z Gimperem. Co tydzień nowy odcinek, do posłuchania i do głębszej rozkminki. Nawet będąc królem Twitch... Autopromocja, nie hańbi. To można spać z rowerka i to za coś bardzo głupiego. Przekonał się o tym amerykański streamer Kai. Tego jestem ciekaw. Mówię, ja kojarzę go, że on jest tak chyba najpopularniejszy, że ma najwięcej subskrypcji, czy najwięcej tam wspierań na Twitterze. Nie wiem, co robi, ale jestem w szoku, że zbanowany został. Cinat, no. Szczególnie, że na Twitterze, od Twittera ostatnio dostał jakieś tam buty w ogóle w nagrodę, tak. Na początku marca pobił rekord platformy i przebił barierę 300 tysięcy subów w jednym momencie. Swoje gratulacje złożył mu nawet oficjalny profil Twitcha, wręczając mu wirtualną koronę, no ale jak już wspomniałem, został zbanowany. Wirtualna korona, jeszcze jakieś tam buty z Nike'a, to został personalizowane. Personalizowane. Do końca wiemy za co. Niektórzy śmieją się, że to za buty od Kika, czyli wciąż rosnącej konkurencji, które otrzymał kilka dni wcześniej. W sieci krążyła plotka, że powodem mogło być symulowanie scen seksualnych w GTA, jednak mówisz Twitter zamiast Twitch. Twitch, tak jest. Prawdopodobnie chodzi o jazdę na motorze w pokoju. Najprawdopodobniej, ponieważ są to tylko domysły, a nie oficjalny powód. Może nie byłoby w tym nic dziwnego i obeszłoby się bez konsekwencji, gdyby nie wjechał w komputer. W tym przypadku takie zachowanie może być podpięte pod niebezpieczne sytuacje. O Jezu Chryste, żyjemy w strasznych kurwa czasach, nie? Jezuska. To są streamy, a nie siedzę na dupku wygodnym i chłop normalnie pokój cały ma i ten, motor normalnie odpala. Zajebiście. Czas trwania bana nie jest znany, ale ze względu na to, że jego blokady nie trwają zbyt długo, to i w tym przypadku fani zakładają, że szybko wróci na platformę. Pytanie tylko, czy będzie chciał lub czy ta sytuacja nie sprawi, że zacznie szukać alternatywy. Ostatnio na streamie Davisa wspomniał, że inne platformy próbują go podpisać. Right now, everybody trying to sign me, so I gotta make sure shit is how it should be. Kik jest w stanie zaoferować potężne pieniądze popularnym streamerom, co już... Oglądasz jakieś urywki Life Magicala z jego nową dziewczyną? Bez przerwy się na nią drą. Magical na nią krzyczy, szarpie, straszne, bo ona ma ledwo 18, on 35. Nie, on jest młodszy. Ale serio, on ją szarpie? A ten dokład, co można wpisać, żeby zobaczyć, czy ją szarpie? Bo to, że on ma tą dziewczynę i że ta dziewczyna bardzo często się pojawia, no to ja wiem, bo tam wyświetla mi się to na TikToku czasem, ale żeby się na nią dali i tak dalej, to nie widziałem tego, czegoś takiego. To wyślij mi proszę, albo wpisz co mam wpisać, to zobaczymy. Test, w ogóle dziękuję za oraska, bardzo, bardzo mi miło. Udowodnili, gdyby odebrali teraz Twitchowi króla, z pewnością wywołałoby to masę kontrowersji i osłabi opozycję fioletowej platformy. Nie jest tajemnicą, że Kik jest nim zainteresowany, więc być może szykuje się kolejna rekordowa umowa, o której niedługo usłyszymy. Kolejną starą dramą, która ożyła na nowo, jest konflikt byłego konferansjera Fame MMA Arkadiusza Pawłowskiego z BoxDev. To jestem ciekaw. Swego czasu był to głośny temat, bo federacja nie przedłużyła umowy z Pawłowskim, zarzucono mu wtedy chęć podwyżki o 600% i postawienie tego jako ultimatum. Zajebista ma wejścia. On jest fanem wrestlingu, więc on czuje ten klimat. Nawet powstał specjalny odcinek z Wardęgą, gdzie poznaliśmy jego perspektywę, a teraz na nowo temat odżył. Pawłowski odwiedził szalonego reportera i postanowił trochę więcej opowiedzieć o tej sytuacji i dodać kilka nowych smaczków. Ja nie widziałem filmu. Twoja prośba była w stosunku do pensji wcześniejszej razy dwa, powiedzmy? O, fajna ta. Fajna koszuleczka z Danner Mayfield. Wiesz co, zmieniły się warunki, bo teraz by nie było, bo ja dostałem 3 miesiąc, a to by było od wydarzenia. Okej, dobra, więc to dobra. Nie da się tak. Dobra. Ale po prostu tak jakby 600% to jest wymysł. Okay, nic, dobra. W żaden sposób jak zostanie to obliczone, nie ma szans, żeby tak obliczyć. Mm-hmm. Właśnie wyjaśnione było to tak, że próbowali tam policzyć jakoś, że jakby to była stawka godzinowa, to wtedy jest tam 560% na godzinie, ale po pierwsze 560% to wciąż nie jest 600%, a po drugie nie ma jak tego policzyć w taki sposób. To nie jest praca, wiesz. 7:15 odbierz kartę w fabryce. No? Dokładnie. Pan Pawłowski stwierdził, że zakończenie współpracy to nie do końca wina BoxDev'a. On jako włodarz wziął na siebie całą odpowiedzialność za te słowa, ale informacje, które otrzymał, były z drugiej, jak nie trzeciej ręki. Trudno w takim
przypadku dobrze zrozumieć sytuację. Michał powiedział, że on w ogóle nie rozumie mojego zachowania. Michał, którego nie było na spotkaniu, na negocjacjach, który nie dostawał informacji z drugiej, a prawdopodobnie z trzeciej ręki. On po prostu mówił rzeczy, o których nie ma de facto żadnego pojęcia, nie było tego. I on się. Mi na pewnym etapie było go żal, bo on stał się twarzą tych kłamstw. Okay, on rozumiem. Stał się po prostu twarzą, wiesz, on został przez niego zostało. On został rzucony, ktoś świadomie mówił mu rzeczy, żeby on nie powtarzał. On został rzucony pod autobus troszkę, nie? Na zasadzie, no jakby okej, okay, no jest tą osobą publiczną, którą ludzie kojarzą i tak dalej, ale no odpowiadał. Okay. Za to, nie? I myślę, że on miał ciężki czas. Pawłowski zarzucił. Zajebo, dobra. Rzucił też Bogzelowi kłamstwo. Z jednej strony mówił, że był dobrym konferencjerem, a później już po całej akcji twierdził, że dobrze, że nie ma już tego stypiarza. Oprócz tego od czasu do czasu wbijał w niego szpileczki, na przykład podczas aferek. Po drodze właśnie było coś takiego, że ludzie mi podsyłali, o zobacz, na Bogzela tam coś na aferkę. I zawsze jak ktoś mówił o mnie, to tak, żeby mnie nie ugryźć za mocno, ale żeby ugryźć. Taką mam szpileczkę, coś ten. Wiesz, no, no już chyba nie będzie Pawłowski prowadził tych rundek, bo Kaniowski. Arek Pawłowski nawet chyba teraz już tych rundek nie prowadzi. Wiedziałem, że stary jest zmiana. Kto prowadzi? Rundki. Kanu. Tak? Konferencji, widziałem, że jest zapowiedziana konferencja, ale rundki też? Pan Pawłowski wspomniał też o filmie ze stacji, który pojawił się na kanale Bogzela około pół roku temu. Włodarz i tutaj zawinił, ponieważ usunął końcówkę, którą zapewniał, że zostawił. Dogadywali się również w sprawie aferek, ale ostatecznie na dogadywaniu się skończyło. Nie wiem, czy w tym filmiku czy po, ale zaprosił mnie też do tych aferek i tak dalej. Też byłem kiedyś zaproszony. No też i, byłem. No i widzisz, zaproszony. No, zaproszony. Aferek, tak samo jak ty. Ja byłem tak samo zaproszony i tak samo w nim wystąpiłem jak ty. Pod koniec Bogzel mówi, no to tam, wiesz, byczku, coś tam, dogadamy się, coś tam się napijemy razem i tak dalej. I ja powiedziałem w najbardziej po prostu tak, w bardzo przerysowany, oczywisty sposób, że to jest żartem, z frajami nie piję, nie? I powiedziałem mu po tym wszystkim, ale wrzuć to do filmu, nie usuwaj tego, to jest ten. I on tak, wrzucę. Ostatecznie tego do filmiku nie wrzucił. No i napisał, że nie chciałem tam psuć efektu, bo to jest takie negatywne, a to fajny vibe i tak dalej. Nie wiem, czy można to nazwać nową damą, bo swego czasu wiele w tym temacie usłyszeliśmy i wydawało się, że jest zamknięty. Pytanie, czy Bogzel będzie chciał się odnieść do zarzutów, ale raczej to nie nastąpi, bo póki co chyba zawiesił swoją serię z Q&A na rzecz GOATS. Ostatnio wersją domknęła temat logo, a tym... Szkoda, bo mi się ta seria z pytaniem podobała. Bardzo fajne, świeże, taki klimacik. Czasem wróciła inna afera z przeszłości. Tym razem obudziła się jej asystentka Monika Muratowa, która udzieliła wywiadu i odniosła się do sytuacji sprzed kilku lat, zarzucając przy tym Wersow okłamywanie widzów. Zanim jednak do tego przejdziemy, przypomnijmy sobie, od czego to się wszystko zaczęło. Także na ten moment nie mam osoby... Ciekawe. ...której nie lubię, jeżeli chodzi o świat influencerski, aczkolwiek mogę stwierdzić, że najmniej przypadam na ten moment za Monią, czyli moją byłą asystentką, ze względu na to, że ona właśnie teraz wyszła w taki świat, no i wieloma rzeczami mi na tej pory... Kurczę, pieczone. ...podpadła w ostatnim czasie, więc mogę powiedzieć, że jest influencerski rzecz. A to go, co to jest? No, GOATS będziemy oglądać dzisiaj. O co poszło pomiędzy Moniką a Weroniką? Podczas wręczenia wypowiedzenia nie była z Wersow szczera, co ją bardzo zabolało ze względu na przyjaźń, która się między nimi utworzyła. Płynęło to też na jej dalsze decyzje i postanowiła, że nie będzie kolejnych asystentek pokazywać publicznie. Wtedy pojawiła się odpowiedź Moniki. Ja ze swojej strony podzieliłam się z wami decyzjami w życiu, które podjęłam, narażając się też tym samym negatywnie na opinię publiczną, ale z pełną świadomością. Wówczas odcięła się ona od tematu, ale teraz postanowiła do niego wrócić. Jak twierdzi, wyszła z depresji i chce wyrazić swoje zdanie. Pomiędzy zdaniami zarzuciła też wersję okłamywanie widzów, co szybko wyłapali fani. Zresztą sama wrzuciła ten fragment na swój profil na Instagramie. Jeżeli ktoś powiedział trzy zdania o mnie i cała rzesza ludzi w to uwierzyła, to w jaki sposób ja, nie robiąc nic, więc ludzie nie mieli podstawy, żeby w to wierzyć, tylko słowa osoby, która przeciwko słowu. Wielokrotnie z własnych widzów też okłamywała, a ludzie jednak, jeżeli chodzi o zdanie na mój temat, w to uwierzyli, bez żadnej podstawy, bo nie było żadnej podstawy. Ludzie mnie bardzo lubili, za co byłam ogromnie wdzięczna, serce mi zawsze tak płonęło. Chudy z bazem tam pilnują, żeby mali ci nie dobra wszystkiego, dokładnie tak. I sposób Wersow okłamywała widzów, tego możemy dowiedzieć się z komentarza. Chociażby kwestia filmu z odtwarzaniem zdjęć celebrytów, oskarżenie o kopię Cindy, ewidentne mydlenie oczu, z próbą wybronienia się z tego, nie będę się tu rozpisywać, można temat znaleźć na YouTube. Monika wybrała sobie najgorszy możliwy moment na dramę, bo jak wiemy, Wersow aktualnie notuje topowe zasięgi ze względu na ciążę, więc fani traktują ją w specjalny sposób. I tutaj mamy pewien dylemat, bo Monika działa w sieci już od dawna, na Instagramie ma 500 000 obserwujących, była asystentką Weroniki i raczej rozumie, jak funkcjonują social media. Czyli że też taka wypowiedź w tym momencie znowu skieruje na nią hejt. No chyba że zrobiła to celowo, bo o Weronice obecnie jest głośno i danie jej w tytuł wystarczy, aby podbić mocno zasięgi, a tych nieco u niej brakuje. Katarzyna Błońska, bardzo się cieszył. Prawdopodobnie tutaj temat się zakończy, no chyba że Wersow z niewiadomych przyczyn zdecydowałaby się na odpowiedź. Na Twitterku nie brakuje... Aha. No to ja myślałem, że coś ciekawego tutaj będzie, to tak... No dobra, no lecimy dalej. Brakuje aferek, ale starcie fanowskiego profilu Chmurki, czyli jednego z psiaków Freeza z Ekipa Holding, to coś nowego. W skrócie pojawiają się tam mniej lub bardziej śmieszne docinki w kierunku ekipy czy też Burzy, czyli drugiego psa. Wiem jak to brzmi, ale uwierzcie mi, że to fajny temat. No i w pewnym momencie osoba obsługująca profil Chmurki postanowiła napisać na specjalny mail do ekipy, żeby zapytać, czy mają problem z takim kontentem i odpowiedź nieco zaskakuje. Zła informacja, projekt Chmurka musi zostać zakończony, dajcie znać. Co teraz z tym kontem i najlepiej dajcie jakieś fajne propozycje. W sprawę włączył się Freeze, który skomentował post i był zaskoczony, że ktoś z jego firmy podjął taką decyzję. Podobnie wujek Łuki, który też zdziwił się taką odpowiedzią. Ostatecznie Karol zareagował i stanął w obronie Chmurki i nastąpił happy end. Cześć wszystkim, dzięki wam, a także Freeze'owi udało się ugadać, że pozostaje na Twitterze, więc wszystko pozostaje niezmienne. Hashtag Free Chmurka. Cała ta aferka to dobry przykład na to, jak można obrócić PR-ową biało i stanął w obronie fanowskiego profilu. Co w tym najciekawsze, w oczach wielu osób Karol czy też ekipa jako firma mają teraz lepszy PR niż przed zadymką. Widać, że wraz z objęciem stanu... Temu smutnie z tej zajwo. Przez wujka Łukiego trochę poluzowali kwestię. I znowu z trendem idziesz? Jakim trendem? Kwestie wizerunkowe i bardzo dobrze, bo ostatecznie to projekt rozrywkowy, a nie nudne korpo, przynajmniej w teorii. Jakim trendem?
Czyli niż na szpionku, dokładnie. Nie spodziewałem się, że tak szybko znów będę mówił w odcinku o Maliku Montanie, a tym bardziej nie spodziewałem się, że w takim kontekście. Ostatnio raper nie ma dobrej pasy i stawia na... I po raz trzeci, moi drodzy, oglądamy. Buł, nie strasznie pająkami. Kontrowersyjne i jednocześnie szkodliwe sposoby na robienie wokół siebie szumu, jak wskakiwanie na Blood McDonald's, co odbiło się szerokim echem, czy też ostatnia sytuacja... Dzięki za wyjaśnienie, proszę bardzo, Kochi. Sytuacja z chłopakiem, który na niego napluł w trakcie koncertu i później w ramach przeprosin musiał napluć na lustro, bo tego oczekiwał Malik, który wcześniej zlikował jego adres i sugerował bezpośrednią konfrontację. No i teraz ponownie Malik chce kogoś wyjaśnić. Za karę do Australii? Dobrze. W prawdziwym życiu, a konkretnie youtuberków czy też leszczy zza klawiatury, którzy mieli czelność go skrytykować. Jakby do tych wszystkich youtuberów, tych wszystkich influencerów, którzy nagrywają sobie te filmiki, wiedzcie o tym, że w 80% to wy nakręcacie te fale hejtu i tak dalej. I wiedzcie o tym, że ja was będę widywać, tak i tak. Was prędzej czy później spotkam. Będę was spotykać i będziecie wtedy widzieć, jaki jest Malik. Wy sobie myślicie, że jestem jakimś zabawnym gościem, a ja wam powiem wprost, ja nie jestem. Nie jesteś zabawnym gościem, jesteś śmiesznym gościem. To jest różnica. Jestem jakby z waszego środowiska, z waszego mentalu i tak dalej. Ja przez swoje całe życie musiałem walczyć o to, żeby mieć to, co mam. I wiecie o tym, że jakieś leszcze sprzed komputera, po prostu będę was za każde wasze słowo rozliczać. Tak się teraz zacznę. I wiecie o tym, wszystkie lamusy. Nie chcę być wulgarna. Nie... Wszystkie lamusy. No ja jestem lamusem, to chyba do mnie. Agresywny, ale jeśli to czegoś by robić i jakby bez skrupułów będę was lamusów wyjaśniać w realnym świecie po prostu. Bo wy sobie myślicie, że za tej klawiatury ten świat się tak toczy, jak się toczy. Ale tak jak mówię, ja się o wszystko w swoim życiu musiałem bić. Celowo dałem dłuższy fragment, żebyście mogli poznać tok myślenia Malika. Z tego co wiem... Tok myślenia? To nie jest tok myślenia. To jest tok... Z myśleniem to ma mało wspólnego. To temat jego ostatnich odpałów poruszyłem między innymi ja czy Konop, więc prawdopodobnie znajdujemy się na liście do wyjaśnienia w prawdziwym życiu. Nie wiem co z autorami artykułów na jego temat, których jest w sieci cała masa, i tak samo nie wiem co z twórcami, którzy po tej wypowiedzi nagrają swoje materiały. Generalnie lista robi się bardzo długa, a jak można wywnioskować ze słów Malika, każdy po kolei będzie dojeżdżany, cokolwiek to znaczy. W tym świecie, w którym ja żyję i tak jak zostałem wychowany, wiecie o tym, że będę was dojeżdżać. I to mówię. I to wam mówię wprost, do tych youtuberów tak samo, co sobie te pośmiechujki to i tak dalej. Wy jesteście tymi gośćmi, co mnie jak na żywo widzicie, tak byście mogli, to byście mi fryty opędzlowali. I jakby, to się tylko tyczy tego. Fryta opędzlowana, zajebiste. No mi się podobało. Ej, moi drodzy, bo tu zobaczyłem, że... Zobaczcie, albo nie, to zaraz, to później wam pokażę. Ja swoich fanów będę kochać zawsze nad życie, mordy. Dziękuję wam bardzo, Armia Malika, że jesteście. A do tych wszystkich lamusów, którzy zostali wychowani jakby w taki internetowy sposób i tak dalej, wiecie, że ja, mimo tego, że jestem rzecznym, zabawnym gościem, nie macie... Mariusz, jeszcze nie mam repliku. Pojęcia, przez co musiałem w tym swoim życiu przejść i na nic sobie tego typu nie będę pozwalać, a ktoś mi będzie okazywać brak szacunku. Opędzlowana fryta. Dobre, fajne. Zabiorę ci 5 razy tyle. I wiecie o tym. Nie będę się bawić z wami w te internetowe... Richard, obejrzę. Bawy i tych wszystkich internetowych twórców, którzy sobie budują content, wyświetlenia i kliki, będę was dojeżdżać po prostu i zobaczycie, w jaki sposób. Każdy z was po kolei, będę was spotykać teraz. W sumie ciekawe, czy na listę trafił również Boxdel, który we wspomnianym wcześniej podcaście Goats stwierdził, że Malik wykonuje głupie ruchy i że się odkleił. Ale to, co on teraz robi, jest totalnie nielogiczne, żaden plan marketingowy nie jest tutaj, jakby to wszystko, co robi, to tylko zaburza mu to wszystko, nie? Bo ludzie zaczynają zauważać, że Malik... Fryta z McDonald's. Się zmienia, jest jakiś, wiesz, też podatny na to, że on chce siłą rozwiązać. Ci fani chcieli opędzlować, ale najpierw nawilżali. Bardzo możliwe. Rozkoroczna malina, hej, hej. Nazywać jakieś problemy hejtu, krytyki. No nie jest to zdrowe, trochę takie, odklejka. Pędzla, to najwyżej on może całować, ale nie wiadomo, czy się dziadek nie płam, jakby klękał. Nie powinno, Malik nie powinien jakby w ogóle, może, nie wiem, to jest... Dziwne, nie? I podobne zdanie wyraził bardzo dziwne. Kacper Błoński, który szerzej spojrzał na sprawę i wytknął promowanie niewłaściwych zachowań przez Malika. Maty potrzebuje nowej koszuli? No będzie kupowana. Zły wpływ na w ogóle i młode osoby i w ogóle... Po prostu zły wpływ ma ta gangsterka w internecie i te wszystkie właśnie tematy 60... Zgadzam się. ...dziesiątek i tak dalej, że to poszło w złą stronę. Udało się nam jakby trochę to przygasić i przykrócić. Co mam myśleć o mojej walce? No stresuje się, nie? To chyba normalne, ale... Chyba git. A on jakby znowu podsyca, że daje jakby inspirację dla tych młodych dzieciaków, że nie wiem, że ktoś coś o tobie mówi, to zamiast właśnie olać to i skupić się na sobie i ty masz mieć świadomość swojej wartości i nikt ci tego nie wmówi, to że lepiej jest jeździć i dojeżdżać kogoś, bo ktoś o tobie coś złego powiedział. Założę się, że w armii Malika też jest wiele osób, które wychowały się w internecie, bo on sam aktualnie w tej przestrzeni buduje swoją karierę. To na YouTube wrzuca nowe kawałki i to na Instagramie kontaktuje się z odbiorcami, tak jak w przypadku tego cytowanego live'a. Plus myślę, że to zły pomysł stworzenia wokół siebie bańki na zasadzie, jak mnie propsujesz, to jesteś... Mavi Sanchez, cześć. Oko, witam w armii Malika, a jak mnie krytykujesz, to szykuj się na dojazd. Ale spokojnie, to jeszcze nie wszystkie wątki, bo przyszła pora na pogawędkę o szacunku. Ja jestem kulturalny do momentu, kochani, i zawsze grzeczny, nigdy bezpodstawny nikogo, ani... O, Rewo się też nabawić montażem. Wcześniej nie, teraz trochę ta. Nie ubliżam, ani nie atakuję, bo zostałem tak wychowany, żeby okazywać drugiemu człowiekowi tyle szacunku, ile bym sam chciał oddawać, oddostawać od tej osoby. Ale tak jak mówiłem przed chwilą, ktoś będzie próbować to robić, to zobaczycie. A propos oddawania, to Malik Montana powinien oddać wszystkie rzeczy, co mówi, że komuś zabierze. To Malik Montana, pamiętaj, jak zabierzesz komuś wszystkie rzeczy, to pamiętaj, żeby je oddać też.
po cichu, w swoim czasie, czy to będzie rok, czy dwa, ja tych lamusów tak i tak będę spotykać. Tego możecie być pewni, czy to będę ja, czy to będzie ktoś z moich braci, będziecie dojeżdżani wszyscy po kolei. Ja nigdy z nikim nie zaczynam. Do Malika istnieje nawet szacunku? To dobrze. Pierwszy, i nigdy nie szukam problemu, ale jak ktoś szuka problemu, to dam mu ten problem i dam, nie będzie żadnego problemu. Nie mam pojęcia, jaką formą szacunku było wskoczenie na Blood McDonald's i... Ja na przykład nie szukam problemu. Późniejsze podkręcanie ludzi w komentarzach, żeby było o tym jeszcze głośniej. Generalnie mam wrażenie, że po ostatniej akcji z napluciem Malika poniosł emocje i poleciał za daleko. Być może to kolejna odsłona jego kontrowersyjnej osobowości, ale nawet jeśli tak jest, to nadal ciężko jego słowa traktować inaczej niż jak groźbę. A tym bardziej, gdy mówi, że czy to on sam, czy jego koledzy będą kogoś dojeżdżać w realnym życiu. Teraz dokładnie, arachnofob. Myślcie sobie, że czy mnie, czy Konopa, czy kogoś innego, kto mówił o Maliku, faktycznie ktoś pobił. Przecież byłby pierwszym podejrzanym po takich publicznych zapowiedziach. I to mówię do tych wszystkich youtuberów. Róbcie sobie szoty i tak dalej, kasztany, siedźcie sobie przed tym komputerem, ale jak wyjdziecie z tego komputera do realnego świata, to wtedy będziecie mnie widzieć. Wtedy zobaczycie, jak będziemy sobie rozmawiać i wyjaśniać. Pomijając komentarze z porównaniem do Sentino, w tym całym zamieszaniu wiele osób ciekawiło, w jaki sposób do tych gruźb odniesie się Federacja Hajli, której Malik jest twarzą. Na Twitterze pojawiło się wiele komentarzy z odznaczeniem HL-a, co w żadnym wypadku nie dziwi, bo włodarz gali freakfightowej promujący rozwiązywanie konfliktów na przysłowiowej ulicy i grożący youtuberkom za klawiatury, to PR-owa tragedia. I co innego, gdy Malik ma aferę o zawartość boksa z płytą, a co innego, jak chce dojeżdżać ludzi. Zdecydowanie kłóci się to z konceptem promowanym przez m.in. Hajli, żeby wyjaśnić konflikty na sportowo, a nie na ulicy. W związku z tym postanowiłem skontaktować się z jednym z włodarzy Hajlik, a w finale otrzymałem wiadomość od ich PR menadżera. Dzień dobry, w imieniu Hajlik oświadczam, że z informacji, które uzyskaliśmy od Malika Montany... Jego zachowanie w ostatnim czasie jest jedynie elementem promocyjnym mixtape'u pod tytułem Public Enemy. Nie jest to ani z planami lub działalnością organizacji. Z wyrazami szacunku, Maciej Szumowski. Jeśli dobrze interpretuję, to wychodzi na to, że to kolejny performance Malika, który ma ściągnąć na niego uwagę i podkręcić sprzedaż płyty. Osobiście nie kupuję... Czy naraz? Naraz. Tej wersji uważam, że po prostu się odpalił, a teraz próbuję ratować sytuację i tak samo nie zgodzę się, że jego działalność w sieci nie ma związku z Hajli, którego przecież jest twarzą. Mimo wszystko zależało mi na perspektywie federacji, więc przedstawiłem wam pełną wersję. I to wszystko, co przygotowałem dla was w tym odcinku i widzimy się już niedługo. Mam nadzieję. Zajebiste, mam nadzieję. To zakończenie mi się podobało.